Kilka słów może o wystawie Zapach kobiety. Inspiracją był oczywiście film z Al Pacino. Chcieliśmy pokazać kobiety w ich życiu codziennym, troszeczkę na chwilę ich oderwać od problemów i głównie założyliśmy sobie, że spotykamy się w ich mieszkaniach, w ich domach. W większości nam się to udało. Kilka zdjęć powstało w studiu. Mnie nachodzi taka refleksja, że współczesna kobieta nie ma czasu. Nie ma czasu na nic. I nawet to oderwanie na moment było też na tyle trudne, że jednak cały czas myśli zaprzątane są problemami i listą do wykonania w ciągu dnia. Mam nadzieję, że to tylko wstęp, bo temat uważamy, że nie został wyczerpany oczywiście i kiedyś na pewno będzie drugie spotkanie. Dwójka? Zapach kobiety będzie dwa. To na wystawie Zapach kobiety pokazaliśmy 19 zdjęć. 19 zdjęć kobiet, nie modelek, lecz zwyczajnie piękne kobiet. Zależało nam na to, że pokazał zdjęcia właśnie nie takie jak teraz, powstały takie glamourowe, jakieś produkcje Photoshopa z makijażem, z realizacją, tylko pokazał właśnie naturę i zwyczajną, że natura jest na razie najpiękniejsza. A zależało na to, że pokazują te zdjęcia w końcu czarno-białe, czyli żeby barwy, ubrań nie skupiały uwagę większą niż na widzenia kobiety. I tak pokrótce byśmy to pokazali. Al Pacino powiedział w filmie, że jak przestajemy patrzeć na kobiety, to umieramy. Dlatego myślę, że fajnie na nie popatrzysz. Dokładnie. Zapraszamy na wystawę.